A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Heroes 3, Pan Zniszczenia. W poprzednim odcinku zajęliśmy klasztor. W klasztorze wybudowaliśmy sobie, pamiętam, gildię magów poziom pierwszy. Dzięki temu nauczyliśmy się m.in. nowego zaklęcia Kamienna Skóra. To jest zaklęcie ze szkoły ziemi. My się specjalizujemy w żywiole ziemi oraz w żywiole wody. Także fajnie, że ta Kamienna Skóra nam wpadła. Dosyć przydatne zaklęcie, pewnie będziemy z niego czasami korzystać. I no właśnie, gildii magów poziom drugi już tutaj niestety nie uda nam się stworzyć, nie rozbudujemy tego, jest blokada. Targowisko na pewno mieliśmy zbudować, znaczy zbudować targowisko, no stworzyć je tutaj. Kuźni raczej nie będziemy potrzebować. Tylko teraz tak, jeżeli chodzi o to targowisko, tak z ciekawości, czekajcie. Mamy jedno targowisko, tutaj w tym naszym pierwszym zamku. I ten stosunek handlowy, jak jest tylko jedno targowisko, to taki nie bardzo. Jakbyśmy chcieli na przykład rudę za drewno pozyskać, no to musimy wydać 4 sztuki drewna, żeby dostać jedną rudę, nie? Jakbyśmy chcieli za drewno na przykład kryształy wziąć, to trzeba aż 20 drewna za jeden kryształ. No takie mało opłacalne to wszystko. Ale jak wybudujemy już, znaczy wybudujemy, jak stworzymy to drugie targowisko, to ten stosunek handlowy, zobaczcie, na przykład jak chcemy kamień za drewno, o już zdecydowanie lepiej, 7 drewna za rudę. Na przykład jakbyśmy chcieli kryształy za drewno, to już nie 20 sztuk drewna, tylko 13 trzeba wydać. Im więcej mamy targowisk, tym ten handel bardziej opłacalny. Fajna sprawa, może w przyszłości nam się to przyda. No na pewno nam się to przyda, nawet jakbyśmy mieli bardzo dużo tych wszystkich surowców, to możemy je na kasę wymieniać. Kasy nigdy za dużo. Niewiele jej niby mamy, ale jeżeli mamy niewiele kasy, a dużo źródeł przychodu, a mamy trochę źródeł przychodu, to znaczy, że jest ok, bo ta kasa jest zainwestowana w jednostki, wszystko się dobrze dzieje, nie? Lepiej mieć tę kasę w jednostkach, niż żeby ona zalegała tutaj w jakiejś nadmiarowej ilości, nie? No, a mamy dużo źródeł przychodu, już mamy kapitol, mamy kopalnię złota, teraz z klasztoru jeszcze 500 zł dziennie, Kane tam podatki od młynarza 1000 zł dziennie zbiera, także już coraz lepiej z tą kasą, fajnie. A jeżeli chodzi o naszych bohaterów, to nasz główny bohater tutaj miał, on miał rozpracować tę zasadzkę. Już o tej zasadzce wiemy, bo jeden z naszych zwiadowców ją tutaj wykrył i zwiał. To chyba Malcolm był, no nie? Zwiał do zamku, go z powrotem musieliśmy wykupić. O właśnie, no skoro już przy nim jesteśmy, to on ostatnio zwerbował Pegazy, teraz zwerbuje mnichów. I tutaj w podziemiach to już tam Koronius, patrzcie, ja już normalnie pamiętam wszystkich po imionach. Koronius miał tam za niego w tym tygodniu akurat sprawę załatwić, bo on tam jest, no to już to zrobi. Czyli Malcolm może iść do młynarza, on tu miał jeszcze do młynarza chodzić, nie? I to będzie jego zadanie. On co tydzień będzie musiał właśnie zwerbować mnichów, Pegazy, w podziemiach te centaury plus chimery tam były w obozie. I zebrać podatki od młynarza. To jest jego zadanie takie tygodniowe. Kane też ma swoje zadania te tygodniowe. Tylko Kane tutaj jest blokowany na razie przez Melodię, która dostarcza armię. Ona sobie wymieni konie tutaj i dostarcza nam armię. To idziemy. Dobra. I wracając do Kane'a, Kane idzie zebrać podatki, czyli mamy znowu 1000 więcej. Właśnie, ten 1000 to nie jest co dzień, ja chyba tak powiedziałem, tylko co tydzień. No to akurat jakoś bardzo dużo nie jest, no ale zawsze 1000 tygodniowo. I armię zbiera, dobra. A jeżeli chodzi o Koroniusa, on ostatnio zebrał tutaj skarb hrabiny. I teraz idzie po chimery. No niewiele mu już zostało tutaj, w podziemiach, pod wieżą, na czarnych moczarach. Wyjdzie i później wymyślimy mu jakieś inne zadania. Nie wiem, coś tam dla niego wymyślimy na pewno. Na pewno jedna z postaci będzie musiała chodzić za naszym bohaterem głównym. Albo ta Melodia, albo ten Kronius, coś tam pomyślimy. No i co? Nasz główny bohater, Fontanna Fortuny... Nie, tam, co tam? Te wampiry były, te lizardy wystrzelamy, co tam jeszcze na tej zasadce było? Tam damy radę na luzie. Szkoda ruchu na jakieś fontanny. Bo to chyba jakbyśmy weszli w fontannę, niby też po drodze, ale chyba się więcej traci na takich na takich wydarzeniach ruchu. Tak mi się wydaje. Nieważne. Nieważne, idziemy.
idziemy. Gdzieś ta zasadzka tutaj wiem, że była, jest. Tak jest. 90 wampirzych lordów. 90, jak to było z tymi liczebnikami? Nieważne. Rozpoczynamy bitwę, rzucimy im to spowolnienie oczywiście tutaj. Kurde, jakaś studnia by się przydała. Stanowczo. Jeden many dziennie odzyskujemy, tak? To jakoś tak działa u bohatera. Spowolnienie. Już tu nie ma co się rzucać. Spokojnie, czekamy na strzelców i wystrzelamy te lizardy. Chyba wystrzelamy, nie? To ma tylko 12 wytrzymałości. Luzik powinien być. 200 strzelców, 13 ataku. Tam damy radę. Nawet jak tam kilku zostanie, to tam nic się strasznego nie będzie działo. I właśnie jeszcze oni rzucili tutaj... Aha, sprawdziłem w internecie. To jest ta tarcza powietrza. To chroni... Chroni przed ostrzałem jakby, nie? No, pewnie zauważył, że są jacyś strzelcy, to rzuci tarczę powietrza. On jeszcze nie wie, że pewnie ich tutaj... No właśnie, zaraz wystrzelamy ich? Wystrzelamy, nie? Tak, luzik. Znaczy luzik, no w sumie to... W sumie to niewiele brakowało, jakiś by się ostał. A co te wampiry tak nieśmiało podleciały? 4 ruchu. Aha, tutaj 3. Dobra, czekamy. Nie ma co się rzucać. Czekamy. Chociaż smoczki to mogły to chyba dobić, nie? No dobra. Czy dobić, no ogólnie zaatakować i zabić. Czekamy. Te byczki to już chyba nawet na pewno, tak, wyciągnięta strzała będzie, znaczy wyciągnięta, no prosta strzała. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. To smoki już zniszczą. No, skupmy się na wampirach, jeżeli chodzi o strzał. Tak, smoki tu, luzik. Nie chce mi się kalkulować, niech one się wycofają, zaraz to załatwimy inaczej. Tutaj czekamy, to nieważne. Tu czekamy. Dobra, teraz będziemy strzelać w wampiry. Jak to nam pójdzie? Prosta strzała. A, twarde bestie. Ale tutaj powinniśmy... Czekajcie, jak to jest? O, luzik tutaj, patrzcie, cyk. Tutaj możemy strzelać. Jednorożce, nie chce mi się kalkulować, ale to jest nawet wytrzymałe, jak na jednostkę drugiego poziomu. Poczekajmy sobie. No, smoki to mogą na luzie, tutaj nic się nie stanie. Teraz możemy zaatakować jednorożcami, to już się dobije, nie? Luzik. 11 640 punktów doświadczenia, może jakiś poziom tu nawet wpadł. Jeden do obrony. Mamy poziom 23 rycerza, czyli naszego paladyna, bo to jest paladyn, nie? 23 poziom w Diablo 2. No, do 99 jeszcze nam trochę brakuje. No, ale dobrze. 23 poziom w pierwszym akcie. Słuchajcie, nie, 23 poziom paladyna w pierwszym akcie to naprawdę jest jakiś fenomen w Diablo 2. Dobra, czekajcie, bo tutaj przełamaliśmy się przez tę zasadzkę, tu nas jeszcze nie było. Ciekawe, co tu będzie. Znaczy, gniazdo Nag. Tu na pewno musimy wejść. Tu chyba się questa dostaje, nie? Tu. Ale najpierw, tak, zaatakujemy strażników. Luzik tutaj szybko pójdzie. Jednorożce. Ale fajni ci herousi, nie? Tacy fajni ci herousi. Dawno już chciałem ich tutaj ponagrywać, a wy nie nagrywaj herousów, procek, nie nagrywaj herousów. Herousi fajni, no. No dobra. Ja sobie jaja oczywiście robię. 2200 punktów doświadczenia. No teraz to już za szybko pewnie poziomu nie dostaniemy. 8000 złota. 16 klejnotów. Bardzo dobrze. Znowu jakiś ołtarz ofiarny. To nie chcemy nic w ofierze składać, nie? Z tego niby nie korzystamy. Nie, tam luzik. Tu mnie to ciekawi. Chata proroka. Tu będzie jakiś quest. A, nazywam się Charcy. Powinno być, nazywam się Charcy i pracuję w kuźni. Kiedy uciekałam z klasztoru, zostawiłam tam Malus Horadrimów, mój zaczarowany młot kowalski. Jeśli go dla mnie odzyskasz, to dzięki jego magii wzmocnię twoje wyposażenie. Uważaj na strzegącego młota kowala. Aha, no dobra, czyli mamy kwestik z Malusem Horadrimów. Będziemy musieli pozyskać amulet trzeźwego umysłu. To jest niby taki malus tutaj w Hirosa. No dobra, może być.
kowala będziemy musieli znaleźć. No dobra, to mamy questik. Tutaj, to nieważne, ale tutaj mamy quest z kowalem, no dobra. Skrzyneczka, to tam ktoś inny weźmie. O, tu można artefakty kupować, nie? Na czarnym rynku. Artefakty. Uwaga, co tu będą za artefakty? Jakieś fajne, żeby były. Ja mam je za co kupić? Za kasę to nie będziemy, ale mamy dużo surowców, dobra. Co to w ogóle jest? Czekajcie, co to było? Naszyjnik odporności. Ten artefakt, kiedy jest noszony, zwiększa odporność bohatera na magię o 5%. My nie mamy żadnego naszyjnika, nie? Naszyjniki to ogólnie mają to do siebie, że zazwyczaj chyba przed czymś chronią. Przed jakimiś na przykład klątwami, przed hipnozami, chyba przed oślepieniami, przed czymś chronią. Ten też jakby chroni tak ogólnie, przed magią. 5% to niedużo, ale ogólnie... Fajna sprawa dosyć. Ojejku. O, tu fajnie widać te stosunki, na przykład za drewno. 1 do 40. 40 drewna na przykład za takie coś. Najdroższe takie buty, zobaczcie, 120 drewna by chcieli. Mamy takie buty, nie? No, system twierdzi, że te buty najlepsze z tego wszystkiego. 120 aż drewna na przykład. Nie no, takich butów to nie, ale to moglibyśmy wziąć sobie. No, to, no nic lepszego nie mamy na szyję. 40 drewna niby. A to, czekajcie, to czasami... Tak, to jest cięciwa z grzywy jednorożca. Ten artefakt zwiększa zdolności łucznicze bohatera o 10%. Łona się łucznicy. Czy nie wiem, o co chodzi z tymi zdolnościami łuczniczymi o 10%? Czy o 10% atak zwiększy, czy obrażenia? Czy jakby zasięg tej prostej strzały? Ale nieważne, zdolności łucznicze, to bym wziął. 80 drewna aż. No dobra, mamy dużo drewna. Te cięciwe ja chcę mieć. Bierzemy to, za drewno może być. Mamy dwa tartaki, tam luzik. Pyk, cięciwa fajna. No to też chciałbym wziąć już drewna. No, tych klejnotów mamy dużo. Za 20 klejnotów, drewna 40 by trzeba było dać. Klejnotów, weźmy to, bo chyba lepszego naszyjnika tu nie ma. To jest naszyjnik. Ten artefakt generuje dodatkowo 1 magii dziennie. A to chyba nie był naszyjnik. To chyba wchodziło tam w te sloty takie tam poboczne, inne, nie? To jest naszyjnik. O, i właśnie chroni przed klątwami. Naszyjniki zazwyczaj chyba chroniły. Weźmy sobie ten naszyjnik. Fajnie. Myślę, że jest ok. No, weźmy go. Co tu jeszcze? Co to jest? Zwiększa zdrowie wszystkich jednostek o plus 1. To tak wysoko to cenią? Czy to jest fajne, jeżeli mamy właśnie dużo jednostek, nawet takich słabszych. W sumie to im mniej zdrowia ma taka jednostka, tym o większy procent zdrowie jej zwiększy takie plus 1, prawda? Jak mamy na przykład dużo centaurów, jakaś tam horda centaurów, no w sumie to dużo mamy, 400 centaurów prawie, to takie coś zwiększa tej grupie całej, jakby dokłada 400 zdrowia. To tak, żeby zabić tę grupę centaurów, to tak jakbyśmy mieli jakiegoś smoka tam też, między innymi ubić, to tak, takiego solidnego, który ma 400 zdrowia, nie? Także no niby fajna sprawa, ale czekajcie, co my tam mamy? Mamy już jeden taki pierścionek, a na drugim slocie pierścionka mamy te morale i szczęście. No tak mi się średnio widzi. Nie, tego chyba nie wezmę. Ale w sumie moglibyśmy sobie to do magii jeden dziennie wziąć, bo mamy bardzo dużo wiedzy już. 80 many moglibyśmy mieć. Studni to żadnych po drodze nie ma. Niech to się regeneruje. Będzie nam się o 100% szybciej regenerować, bo do tej pory, znaczy w tej chwili nam się regeneruje o jeden dziennie, teraz dwa dziennie będzie. Jakieś drogie to bardzo nie jest, 5 tych tylko, weźmy to sobie. Czyli tak, to nie, tego nie potrzebujemy, chyba że dla innej postaci, ale to za drogie, żeby tak szastać dla innej postaci, nie. Tego nie potrzebujemy, sokoli wzrok to nie. Dobra, fajna sprawa, fajnie wyszło. Mamy, zobaczcie, naszyjnik, mamy te cięciwe i tak, to nie jest naszyjnik, to właśnie tutaj w te sloty poboczne wchodzi. Dobrze pamiętałem. Chociaż wygląda jak naszyjnik, nie? Taki łańcuszek tutaj, jakby to się na szyję miało założyć. Jeden magii dziennie więcej. Many to właściwie powinno być, oni to magia mówią. Okej, magia. Huch. A skrzyneczkę tam ktoś inny weźmie. Wiem, że blisko, ale moja postać jest zbyt leniwa, żeby to robić. Tu się trzeba będzie przebić. Tylko te smoki by trzeba było załatwić, nie? Bo się coraz bardziej od nich oddalam. Idzie ta armia, idzie dostawa armii. Dobra, załatwmy te smoki, no. Choć nie wydaje mi się, żebyśmy bezstratnie to zrobili, no ale trzeba. To
To namiot klucznika jest. Klucz pewnie będzie potrzebny w przyszłości. Albo przydatny w przyszłości. Może niekoniecznie potrzebny, ale przydatny. Te puszki Pandory tutaj. Ile tej było? Mnóstwo, tak? Mnóstwo przeciwników, czarne smoki. Dobra, idziemy na te smoki. Przekażemy armię od Melanii tutaj. Może po drodze tym razem wejdźmy tutaj sobie do tego. No. Musimy pamiętać, żeby artefakty zmienić przed walką. No to już nie będzie takie hop-siup. Dobra, kończymy turę tutaj. Chyba wszystko zrobiłem. Zacznijmy od końca. Nie, zaraz, gdzie by tutaj zacząć? Tu nie. Koronius najpierw. On zwerbuje sobie chimery i idzie tu. A, będzie trzeci obelisk niedługo. Więcej się tam wyjaśni. Kane. Z Kane'em też tu nie ma problemów. Możemy to od razu załatwić. Nikogo na pewno Kane nie zablokuje. I jeszcze tu po szkielety i lisze będzie musiał iść. Teraz tak, ta nasza postać. Na pewno niech sobie... O, to trzy podkówki mamy teraz. A to dwie podkówki zwiększa? Czy na maksa daje szczęścia, czy jak to jest? Ja myślałem, że to o jedną podkówkę zwiększa, ale mieliśmy jedną, a mamy trzy. O, tu nas jeszcze nie było. No dobra, to tutaj też. Nie było nas tu? Prawda? Dobra. No i idziemy na te smoki, no. Przekażmy armię. Czyli tak, smoczki, strzelcy, jednorożce, centaury. Dobra, zabierzmy te zwykłe Pegazy, dajmy te zabgradowane już teraz. 52 zabgradowane Pegazy, to są Pegazy zwykłe. To, tam one się kiedyś się je zabgraduje. Tak niech będzie. I teraz tak, ona później po tych smokach wyzbiera tu wszystko. Znaczy my weźmiemy puszki, chociaż kurde, nie wiem. W puszkach to mogą być różne rzeczy, no. Nie wiem, zastanowię się, ale na pewno ona będzie te surowce zbierać, bo nasz bohater tutaj nie będzie siedział i zbierał tego wszystkiego. On ma tylko dojść do namiotu klucznika. Chociaż ona mogłaby wziąć klucz i może później otworzyć w przyszłości, ale lepiej, żeby ten główny bohater to miał. I tutaj, proszę ja was, zmierzamy do młynarza. No dobra. I co, tutaj chyba coś tu jeszcze mieliśmy robić. Kuźni nie chce. Gildia magów niepotrzebna. Jak nasz główny bohater tu będzie miał wpaść do tego zamku, to wtedy mu gildię postawimy, żeby się nauczył zaklęcia 5. poziomu wieży. Dobra, kończymy turę w tym momencie. Ona niech tutaj sobie na razie stanie. No i teraz ten nasz bohater idzie na smoki. Tak, artefakty musimy zmienić na pewno. Czy tu jest wszystko dobrze? Tu jest strategiczny centaur taktyczny. Że tak się bez sensu wyrażę. To na pewno bierzemy, to bierzemy. Morale, szczęście. Ojejku. No dobra, no to te smoki, no. Mnóstwo. Dobra, uwaga, atakujemy smoki. Pyk. 30 czarnych smoków. Dużo. Ale nie mają żadnego bohatera, nie mają bonusów z ataku, obrony, takie tam rzeczy, nie? 300 punktów życia ma taki smok. Nasz ma 250. Złoty trochę słabszy, nie? 40-50 obrażenia, tak samo. Ruchu mamy więcej. Atak 27 bazowo. Aha, no nie, no wcale ten złoty nie taki gorszy. Atak i obronę bazową ma większą. Dobra. Czarne smoki. Szybkość 15. Nie damy rady ich spowolnić na pewno. Spowolnić to ich nie spowolnimy. One sobie dolecą wszędzie, gdzie będą chciały. Musimy chronić strzelców.
zwłaszcza łuczników. Są dla nas bardzo cenni, zwłaszcza, że mamy teraz fajny artefakt dla nich. Jest ich bardzo dużo. Ci też są fajni, rzucają te czary. Trzeba ich chronić. Dobra, zróbmy tak. Tutaj. Tylko trzeba się tak jakoś sprytnie ustawiać. Tak, bo wiecie, smoki to mają ten atak, że mogą dwie jednostki naraz zaatakować. No tego nie unikniemy na pewno, jak chcemy ochronić tę grupę. Ale ważne, żeby nie zaatakowali tym swoim atakiem właśnie strzelców jakoś przez inne jednostki, żeby się nie przebiły tym swoim smoczym oddechem. To się chyba zionięcie nazywało, czy jakoś tak, nie? Następny oddział. Jak to tutaj zrobić? Ustawmy jednorożca. Co damy na samym dole? Centaury chyba. Centaury mają kontratak na pewno potężniejszy niż takie Pegazy. To Pegazy dajmy w środek. Poza tym centaurów mi mniej szkoda. W przyszłości jak nam przetrzebią te centaury, to zastąpimy jakimiś tymi drzewcami, które się tam namnażają, no nie, albo coś, niby wolniejsze. Ale już na tym etapie nie potrzebujemy takiego szybkiego tego bohatera. Na starcie to było ważne, jak on tam musiał wszystko szybko zajmować, zbierać, żeby jakoś wystartować z tymi budowlami, nie? Ale jeszcze trochę będziemy mogli te centaury zastąpić czymś dużo potężniejszym pewnie. Smoki to nie na razie. Ten centaur taktyczny, on coś, mam nadzieję, że coś fajnego zrobi. Na przykład zaatakuje taką grupę smoków, smoki mu oddadzą i później doatakujemy innymi jednostkami. Tylko to bardziej pod koniec by trzeba było zrobić, żeby nie odblokowywać tych strzelców. Czyli centaury jakby co zaatakują od dołu. Czy na upartego te Pegazy i jednorożce też by mogły naraz, ten skos by był. Ale ważne, że nie sięgną żadnych z tych strzelców ani czarodziejów. Jednorożca bezpośrednio raczej też nie zaatakują. Co najwyżej właśnie przez te Pegazy, ale pewnie nie, pewnie na centaury się rzucą. No, centaury jak oddadzą to będzie solidnie. Trochę centaurów stracimy to nic. Powiecie co? Chociaż nie wiem. Bo właśnie tutaj też by mogli zaatakować tego czarodzieja na ukos przez centaury, nie? A nie chcę smoka dostawiać. Więc może... Może tak. Tu się smok nie wciśnie, bo zajmuje dwa pola. Nie zaatakuje teraz tych... O, tak niech będzie. Tak. Może być. Powiedzmy, że może być. No dobra, dobra. Spocznij bitwy. Chyba nic tutaj lepszego nie wymyśl. Nie wiem. Mamy inicjatywę. Spowolnienia nie rzucimy. Możemy dać blesa. Przecież ataki mamy solidne. Mamy naprawdę dużo tych jednostek. Może defensywnie coś dajmy. Te kamienną skórę, co nam doszła. Bo teraz tak. Czy nie? Będziemy musieli na pewno zaatakować. Na pewno będziemy musieli zaatakować tam z tymi smokami. Później trzy grupy będą miały ruch i one będą ostro atakować, no. Dajmy tę kamienną skórę. Oddawać i tak będziemy solidnie. Co by nie zaatakowały? Chyba, że zaatakują pojedynczego taktycznego centaura, ale to wtedy luzik. Jeden centaur stracony przy grupie smoków, to jak najbardziej może być. Oddawać i tak będziemy solidnie. Dajmy tę skórę. Uwaga. Dobra. Czyli defensywa im wzrosła. Smokowi nie, no bo smok jest odporny na zaklęcie. No bo smoki wszystko jedno, one i tak wszystko sięgną, nie? O! O! Dobrze. Na morale i szczęście działają. No, ja to jeszcze tutaj. Centaury jednak. O! Ojej! Co tu się dzieje? Bo szczęścia, morale dla mnie, dla smoków. A, zaatakował taktycznego centaura. Super. Super. To nie straciliśmy tutaj. Dobra, czekajcie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nic strasznego się nie stało. Nic strasznego się nie stało. To już teraz to rozpracujemy. Żadnego smoka nie straciliśmy. 99 życia mu zostało. Trzeba uważać, żeby teraz jakoś nie oddał. Tutaj. Czekajcie, jak to teraz zrobić?
gazy, one zabiją tu w ogóle? Ile to ma? 242? Mogą nie zabić, to nie. Pegazy nie. Pegazy nie. Jednorożce na pewno zabiją. Dobra, niech one to dobiją. To już w tej turze to rozpracujemy wszystko, zanim się rzucą na strzelców. To na pewno. Centaury. Ile nam zostało tych centaurów? Łe, nieźle się... Ej, ale fajnie wytrzymały te centaury. No a jednak to płatnerstwo, które mamy w zdolnościach, plus ta kamienna skóra, plus obrona 10, no swoje robi. Jakie smoki się rzuciły, a to... Czy my to zabijemy tutaj? No nie, lepiej się tutaj nie rzucać, spokojnie. Strzelcy plus smoki załatwią sprawę. Smoki jak tam zaatakowały, to 5 sztuk zabiły na luzie, czyli smoki się rzucą na to, zresztą wszystko jedno. Strzelcy i tak to wystrzelają. Na luzie, wszystko jedno. Możemy tu zaatakować to strzelcami. I smoki będą miały ruch jako pierwsze. Okej. Okay. 67 centaurów, 17 pegazów. Zabiliśmy 30 smoków, 9000 punktów doświadczenia. Dobrze jest, jest dobrze. Ważne, że nie straciliśmy żadnego smoka, tych strzelców, tam czarodziejów, że jednorożca nie straciliśmy. Centaury i tak się w końcu wymieni na coś innego w tej armii. Pegazy, one mają słaby atak, one są szybkie, zapewniały nam inicjatywę na starcie, ruch bohaterom tam zwiększony. One pewnie też w przyszłości zostaną zastąpione czymś innym. Jest dobrze, bardzo dobrze wyszło. Dobra, ło, loot jakiś konkretny ze smoków. Wow. Okej, tu sobie weźmiemy bonus do ruchu. I teraz te puszki. Czy brać tą postacią na wszelki wypadek, czy tą? Ale chyba tą główną, nie? Bo mogą być tam na przykład jakieś bonusy dla bohatera. Coś tam może pewnie dodać do ataku, do obrony. Więc lepiej, żeby temu bohaterowi dodało. Ale odjąć chyba też coś mogło, nie? Coś tam negatywnego też mogło być. Na przykład jakaś solidna armia może tutaj zaatakować nas, tutaj zdziesiątkować. Ale jednak zaryzykuję tym głównym bohaterem. Mam nadzieję, że główne zagrożenie tutaj to było w postaci tych smoków, a nie w tych puszkach tam. Więc jedziemy tak. Czy warto? Nie wiem, czy warto. No, myślę, że warto. No. Czy chcesz otworzyć puszkę? Ale czy na pewno? Definitywnie. Telefon do przyjaciela? Dzwonię do publiczności? Głosujemy? Tak, otworzymy puszkę. Paladyn traci skarb. Minus 5000 zł. Dobra, to nie było zbyt korzystne, ale spoko. Dobra, jedziemy z drugą puszką. Bramkę numer 2 poprosimy. Może małe wsparcie? Mam nadzieję, że to nie jest jakaś ironia. Czy chcesz otworzyć puszkę? No, dawaj. Błękitny smok dołącza do armii, którą dowodzi Paladyn. Błękitny smok. 1000 wytrzymałości to ma. Póki pamiętam, zmieńmy ten artefakt. 1000 wytrzymałości, obrażenia 70, 80, atak 50, obrona 50, jeden smok, jaka rzeźnia. Jakby mieć takie... trzy takie smoki. Nie? Wzbudza strach, zobaczcie, taka jego zdolność. Co to robi? Jak to działa? Może morale obniża przeciwnikowi? Wzbudza strach. Nie wiem, co to robi. Ale pewnie coś fajnego. No dobra, teraz zamiast taktycznego centaura będziemy mieli taktycznego błękitnego smoka. Ale zobaczcie, on w ogóle... On nie psuje morali. Cały czas trzy skrzydełka wszyscy mają. Pomimo, że nie jest z naszego zamku... Chociaż to może tak nie działało, to jakby była jednostka z obcego zamku, to wtedy by morale spadały, a on nie jest z żadnego zamku w sumie. To jest taki po prostu smok, nie? Fajny smok. No dobra, no fajny. Mamy jeszcze jedną puszkę do otwarcia. Uwaga, uwaga. Czy warto? No nie wiem, zobaczymy. Czy chcesz otworzyć papuszkę? Tak, robimy sekcję papuszki. Paladyn uczy się czegoś. No dobra, 2000 EXP. Na tym etapie to nie jest jakoś bardzo dużo już, ale spoko. Dobra, teraz Melania tutaj troszeczkę, jako że moja postać jest bardzo leniwa, co już wiemy. To Melania tutaj wszystko rozwiera. Znaczy tak, żeby go odblokować. A, tutaj zaraz.
Ja tu zaraz mu zrobię przejazd, spokojnie. Okej, mamy przejazd. O, tu Ruda, jeszcze bym nie zauważył. Teraz nasz główny bohater może pozyskać klucz od klucznika. Mieszkaniec tego namiotu wygląda na zadowolonego z twojej wizyty. A, w końcu ktoś godzien mówi. Niezwłocznie. Ej. Ej, jak wrócić do tej wiadomości? Ja chciałem przeczytać. Można jakoś wrócić do tych wiadomości? Nie wiem. Dobra. Dobra, mamy klucz. Pewnie się w przyszłości przyda. Co my teraz mamy robić tą postacią? No, to co? No to tu chyba trzeba będzie już iść. Znaczy tak, no moglibyśmy skorzystać nawet z tego zaklęcia teleportacji. Przenieść się do głównego zamku, chociaż czwarty dzień, ja wiem. Znaczy tylko po to, żeby się tego czaru nauczyć z piątego poziomu wieży. Ciekawe, co tam za czar będzie. Moglibyśmy już w sumie sprawdzić. Może zbudujmy te wieże. Uwaga. Budujemy wieże? Budujemy. To jest dosyć istotne, czy się teraz przenosić tym bohaterem. Bo wiecie, mamy teraz dwa zamki. Możemy się teleportacją przenieść do tego i później teleportacją przenieść do tego klasztoru na górze i będziemy na samej górze cały czas. Nawet róg bym zaoszczędził. Bo manę byśmy stracili. A nie ma studni w pobliżu, tak? To dużo many kosztuje, nie? Dobra, uwaga! Co tu będzie? A, przyzwanie żywiołaka wody. No fajnie, że mamy mistrzostwo w wodzie. Żywiołak taki słaby by nie był, dużo pewnie by ich było. No ale to nie jest jakiś super czar jak na piąty poziom wieży. Może się przyda, zobaczymy. Ale nie, to nie jest na tyle ważne, żebyśmy się w tej chwili specjalnie do zamku przenosili teleportacją. Gdyby jeszcze jakaś armia tam była, a tak to nie. Tak to nie, jeszcze nie. Idziemy na tę bramę tutaj. Czyli kontynuujemy fabułę. W ogóle te Feniksy tu są, one są strasznie szybkie, nie? I regenerują się, jakby odradzają. Poza tym sami nie umarli. Dobra, idziemy tu, nie ma co zwlekać. Kane kontynuuje tutaj rekrutację armii. I wraca do zamku. Koronius. Złoto. Na pewno. Jaki zwój? Fala śmierci. Fala śmierci, zaklęcie. Fala śmierci to... Wysyła falę śmierci, która rani wszystkie żywe jednostki znajdujące się na polu bitwy. Czyli nasze też. No, takie w sumie nieprzydatne. Dla nas, przynajmniej w tej chwili. Może w przyszłości będziemy grali jakimiś nieumarłymi. To wtedy taka fala śmierci nic nam nie będzie robić, a jednostkom żywym przeciwnika jak najbardziej, tak. No dobra, mamy taki zwój. Pamiętajmy, że on jest. Może się kiedyś przyda. Aha, i obelisk zaliczymy, ale to już w następnym dniu. Ta postać do młynarza. Okej, no i co? Tutaj sobie zakończymy odcinek. Artefakty zmieniłem, nie? Wszystko w porządku. Tu Melania będzie dalej zbierać. Wszystko wiemy. Dobra. Tutaj kończymy odcinek, także trzymajcie się. Na razie.